Cześć, jesteście na kanale Polska Flora i Fauna. Kiedyś nikt by nie pomyślał, że w Polsce mogą rosnąć arbuzy, a jednak stało się to rzeczywistością. Dziś opowiemy wam kilka ciekawostek o drzewach, nie tylko z naszego podwórka. Zaczynajmy. Pewnie was to zaskoczy, ale jedna z najpotężniejszych jodeł w Europie rosła u nas w kraju, a dokładniej na stoku Babiej Góry. Liczyła około 60 metrów wysokości i 600 lat. Niestety została powalona przez wiatr w 1914 roku. Aktualnie największa jodła w Polsce liczy niemal 20 metrów mniej. Ciekawe jest, że wewnętrzną warstwę kory jodły można mielić na mąkę i używać do wypieków chleba oraz do zagęszczania zup. Jednak nie ma ona zbyt wielu właściwości odżywczych. PS, polecam jako choinkę zamiast tradycyjnego świerka, ponieważ jodła jest najbardziej wytrzymała ze wszystkich bożonarodzeniowych drzewek. Może wytrzymać kilka tygodni, a nawet miesięcy bez gubienia igieł. Na pewno brzoza kojarzy wam się z sokiem brzozowym, który pozyskuje się wczesną wiosną. Już od dawna ludzie cenili sobie wspaniałe właściwości tego drzewa. Słowo birch, które oznacza właśnie brzozę, jest bardzo stare i ma związek z czasownikiem troszczyć się. Od zawsze brzoza była silnie związana z symboliką. Tematem przewodnim była pomoc ludziom. Brzozy żywych chroniły przed nieżyczliwością ludzką, chorobami, intruzami, wypadkami oraz upiorami i złymi mocami. A ponoć nad umarłymi miały płakać. Czy kiedykolwiek mieliście okazję spróbować syropu klonowego? Bo my tak. Uważamy, że jest on jednym z najsmaczniejszych produktów na świecie. Pozyskuje go się wiosną. Nacinając tkankę pod korą, ustawia się naczynie i czeka, aż się zapełni. Aby uzyskać litr syropu, potrzeba aż 40 litrów soku. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak dużo? Otóż cały proces polega na odparowywaniu wody. Już dawniej rdzenni Amerykanie oraz koloniści europejscy zagęszczali sok, ale w nieco inny sposób. Wystawiali go nocą na zewnątrz, kiedy temperatura spadała poniżej 0 stopni Celsjusza, rano zbierali z wierzchu warstwę lodu i mieli pyszny syrop. Pigwa pospolita to niewielkie drzewo, czasami krzew, które osiąga około 7 metrów wysokości. Jednym z jej atutów są pyszne owoce. Jednak warto wiedzieć, że w nasionach znajdują się związki azotowe, które w procesie metabolicznym przekształcają się w śmiercionośne cyjanki. Można zrobić ludową nalewkę, tak zwaną pestkówkę, która poprawia apetyt, ale lepiej nie przesadzić z ilością. Jak sama nazwa wskazuje, morwa papierowa jest wykorzystywana do produkcji papieru. Wewnętrzna warstwa kory zawiera włókna, które podlegają procesom takim jak moczenie, poddawanie działaniu pary wodnej i sprasowaniu. Papier jest odpowiednio miękki w zależności jak mocno włókna są rozbite drewnianymi młotkami. Co ciekawe, na Pacyfiku aż do XX wieku były wytwarzane ubrania z włókien morwy papierowej. Jeszcze do dzisiaj są one użytkowane. Grab pospolity to najtwardsze drewno w Europie. Wykorzystywane jest ono do produkcji elementów mechanicznych, śrub oraz części odpornych na wstrząsy. Cedrzyk wonny to drzewo rozpowszechnione w Ameryce Południowej. Jednak niech was nie zmyli nazwa, bo nie ma ona nic wspólnego z Hiszpanią, jak i z cedrem. Gatunek słynie z żywicy, która posiada właściwości odstraszające owady. Dla człowieka zapach jest dosyć przyjemny. Jednak ironia losu sprawiła, że gatunek cieszy się sporym powodzeniem wśród szkodników owadzich i uprawa plantacyjna tych drzew po prostu jest nieopłacalna. Gatunki, które rosną dziko, poddawane są intensywnej wycince. Na Karaibach jednak znalazło się zastosowanie dla cedrzyka, bo dzięki pierzastym liściom i ładnemu wizualnemu wyglądowi sadzi się je jako drzewo ozdobne dające cień. Olejek cytryny zwyczajnej, który jest zawarty w skórce, to fenomenalny i bezpieczny pestycyd. W swoim składzie zawiera substancje, które uszkadzają system nerwowy owadów i roztoczy, dzięki temu skutecznie je niszcząc. Akacja czarna naturalnie rośnie wzdłuż wschodniego wybrzeża Australii. Pozyskiwana żywica z drzewa przechodzi z barwy rudej do czarnej i jest źródłem gumy arabskiej. Kto by powiedział, że drewno głogu jest tak twarde, że posiada najwyższą temperaturę palenia ze wszystkich drzew północnoeuropejskich? No pewnie tylko nieliczni. Co więcej, węgiel drzewny z głogu jest tak energetyczny, że kiedyś używano go w małych piecach do wytopu żelaza. I to już jest tyle ciekawostek dotyczących drzew. Mamy nadzieję, że odcinek był interesujący. Dajcie nam znać w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!